Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, Patryk Wega w botoksie wstrząsnął opinią publiczną na temat środowiska medycznego i chyba wstrząsnął też środowiskiem medycznym, bo być może mogło się przejrzeć. Ja jestem ciekaw, czy nasz dzisiejszy gość również powie coś takiego, co może wstrząsnąć imprezami masowymi, albo bezpieczeństwem imprez masowych, albo światem celebrytów, których ochrania. Nasz dzisiejszy gość, pan Ryszard Cięciała. Dzień dobry. Dzień dobry. Taka zapowiedź. Jestem ciekaw, jak potoczy się nasza rozmowa. Chcę zapytać na początku. Kto czuwa nad bezpieczeństwem imprezy masowej? Nad bezpieczeństwem imprezy masowej czuwa organizator imprezy masowej. Organizator od A do Z jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w trakcie imprezy masowej, za całość, tak? Wszystkie służby porządkowe, informacyjne oraz kierownik tam do spraw bezpieczeństwa pracuje na rzecz organizatora. Czyli jak gdyby nie zastępuje organizatora w tej kwestii, tylko pracuje na jego rzecz. To organizator odpowiada za to, co dzieje się na jego imprezie. A pan jest odpowiedzialny za co? Jako kierownik do spraw bezpieczeństwa jestem odpowiedzialny za utrzymanie porządku publicznego w czasie trwania takiej imprezy masowej. Tak? To musi się odbywać wszystko zgodnie z ustawą o imprezach masowych. Czuwam nad pracą pracowników służb porządkowych i służb informacyjnych, bo takowe są w czasie trwania imprezy masowej. I jestem odpowiedzialny za to, co dzieje się na imprezie masowej pod względem bezpieczeństwa. Muszę wszystko koordynować, konsultować z organizatorem, który, tak powiedziałem, to on decyduje tak naprawdę o bezpieczeństwie imprezy masowej. I na przykład jest koncert. Jest to koncert Wielkiej Gwiazdy. Które momenty są najbardziej niebezpieczne, albo które momenty wymuszają na panu taką sytuację pełnej gotowości? Tak naprawdę koncert od wejścia artysty na scenę do zejścia ze sceny, czyli do końca koncertu, a mówimy tutaj o rozdawaniu autografów po koncertach, jest po prostu wzmożonym wysiłkiem dla wszystkich służb pracujących w czasie ochrony koncertu. Natomiast na pewno newralgiczne sytuacje to są każde zejście artysty do publiczności, tak? I tu chodzi tak samo o rozdawanie autografów, tak jak powiedziałem, ale chodzi również o zejścia w czasie koncertu, gdzie ten artysta schodzi czasem do publiczności, idzie się z nimi przywitać, idzie pod barierki. To są bardzo newralgiczne sytuacje i wtedy jest na pewno ta wzmożona czujność większa niż w czasie koncertu, ale tak jak mówię, no cały koncert to jest, trzeba czuwać, no, cały czas. Jeszcze chyba też zależne od rodzaju muzyki, jaką artysta wykonuje. Podejrzewam, tak stereotypowo że rockowi, prawda, artyści mają jakąś taką większą, musi pan wtedy większą czujność mieć, tak? No, ale każdy koncert to jest inna specyfika, powiedzmy, zagrożenia, tak? Jeżeli mówimy o typowych zagrożeniach takich, które występują na każdej imprezie masowej, to faktycznie każdy artysta, każdy rodzaj muzyki wnosi jakiś inny poziom zagrożenia, tak? Inaczej się ochrania zespoły disco polo, inne jest jak gdyby zagrożenie, a całkiem inne zagrożenie jest na koncertach rockowych. Na przykład pytam o Woodstock. Wiem, że ta nazwa już teraz w tym roku nie funkcjonuje, inna nazwa jest tego festiwalu, ale ochrania pan... Jeździłem, to jeszcze wtedy był przystanek Woodstock, ale akurat jeżeli chodzi o przystanek Woodstock, teraz Poland Rock Festival, jest to logistycznie i pod względem bezpieczeństwa najlepiej zorganizowana impreza w Polsce, jaką miałem okazję widzieć, tak? A widziałem ponad 1000 imprez i pod względem bezpieczeństwa nie ma czego zarzucić organizatorom przystanku Woodstock. Mhm. A na przykład dzieci, bezpieczeństwo dzieci w trakcie koncertu, bo rodzice często przychodzą z dziećmi, no i niektórych, można powiedzieć, później może ponieść melanż. Co z tym za, za bezpieczeństwo dzieci odpowiada rodzic, tak? Osoba pełnoletnia. Jeżeli jest impreza, na którą mogą wchodzić dzieci, bo nie na wszystkie imprezy
mogą wchodzić, ale mówimy tutaj o plenerowych koncertach, prawda? To tak, odpowiada rodzic i często zdarza się, że rodzic, tak jak pan mówi, zapomina o swoich obowiązkach, że to nie jest tylko zabawa, ale niestety ma się tego niepełnoletniego, za którego się odpowiada. Bywały sytuacje krytyczne, gdzie dzieci było trzeba wyciągać przytłoczonych, przyciśniętych do barierek przed sceną, które już nie mogły oddychać, prawda? Niestety napór tłumu był tak olbrzymi, że... Tak, a dziecko samo nie wyjdzie, prawda, nie ochroni się. No niestety nie, a rodzic po prostu, tak jak pan mówi, dobrze się bawił, i trochę zapomniał, że ma te dzieci, nie? No i po to są właśnie służby porządkowe. Na to też uczulam pracowników, z którymi pracuję na imprezach masowych, żeby właśnie zwracali uwagę. Tak samo jest to w czasie rozdawania autografów. Niektórzy fani są, powiedzmy, dziećmi, tak? I te dzieci też chcą dostać zdjęcie z ulubionym artystą, też chcą dostać podpis, tak? Autograf. Stoją przy tych barierkach, ale tłum z tyłu bardzo napiera na te dzieciaki, tak? Te dzieciaki nie mają się jak bronić, nie mają na tyle sił, żeby się odepchać od tych barierek. Dlatego na to trzeba bardzo zwracać uwagę, ale tu jest prośba do rodziców, tak? Jeżeli przychodzimy z dzieckiem na imprezę masową, na koncert rockowy na przykład. Pamiętajmy, że mamy to dziecko i to pamiętajmy, jest tak? Dbajmy o bezpieczeństwo przede wszystkim tego dziecka. A miał pan kiedyś taki problem z rodzicem albo z kimś innym, że była sytuacja podbramkowa, że tak się wyrażę, podbarierkowa i ktoś próbował, nie wiem, wziąć barierkę albo jakoś ją zlikwidować i pan musiał interweniować, a później się gdzieś to odwróciło przeciwko panu, że ktoś powiedział, że przecież to pan był agresywny, a ja chciałem tylko dotknąć barierki, zobaczyć, czy jest ciepła. Tak? Zazwyczaj wszystkie interwencje podejmowane przez służby porządkowe w czasie trwania imprezy masowej są głośno gdzieś tam rozpatrywane na ogół publicznym później, tak? To są czasy, które każdy ma teraz telefon komórkowy, każdy może nagrywać i zaczyna się akcja, nazwijmy to, to stoi od razu 10 z telefonami, tak, i każdy nagrywa, tak? I komentują, a dlaczego panowie tak postąpiliście, a nie wolno tak postępować. Na ochronie zna się każdy teraz tak jak na piłce nożnej w Polsce, tak? Oni wiedzą lepiej, co można ochroniarzowi, co można służbom porządkowym w czasie trwania imprezy. I często jest duża presja ze strony publiczności w czasie podejmowania jakiejś interwencji, jej zaprzestania, wymuszenia jej zaprzestania, albo zmienienia, albo czegokolwiek, tak, zrobienia. Tłumaczenie jest później również takie, że winny jest pracownik ochrony, czy tam pracownik służb porządkowych, za to, że był agresywny, prawda, użył jakiegoś środka przymusu bezpośredniego w stosunku do osoby, która nie zachowywała się zgodnie z regulaminem czy zgodnie z ustawą o imprezach masowych. Zawsze jest tak, że jesteśmy na świeczniku, tak? Niestety. Czyli to jest taki największy minus pracy, tak? Że ludzie często komentują sytuacje, jakie miały miejsce, nie mają wglądu na to, jaka odpowiedzialność spoczywa na ochroniarzach i jak gdyby tak mówią rzeczy, które tak naprawdę są bez sensu, tak? I to są generuje stres, tak? Zawsze są stresowe sytuacje. Często dochodzi do jakichś stykowych sytuacji. Pracujemy z ludźmi, pracujemy z tłumem. Tłum jest czasami nieprzewidywalny. Trzeba przewidywać każdą reakcję tego tłumu, tak? Próbować przewidzieć, co może się wydarzyć, analizować te sytuacje. Tak, musi pan być co najmniej 3 kroki do przodu, prawda? Powinno się być. Zresztą ochroniarz tak naprawdę kojarzy się w Polsce z wysokim, umięśnionym facetem, pracujący siłą, a tak naprawdę naszą główną bronią przeważnie jest głowa, nazwijmy to głowa, rozum, tak? My musimy pracować analitycznie, przewidywać różne sytuacje, zagrożenia, które mogą wystąpić. Pracujemy umysłem. To jest nasza największa broń. I tak jak pan mówi, no niektóre sytuacje nie da się przewidzieć. To jest tłum, który reaguje różnie. No ale niestety po to jesteśmy, żeby w razie jakiegoś zagrożenia reagować.
próbujemy oczywiście reagować wcześniej, analizować wszystkie zagrożenia, które są. Tak, bo pan się przygotowuje, bo pan wie, jaka jest impreza, jaka jest ranga, kto występuje, wszystko pan uzgadnia pewnie z osobą, która też jest występującą osobą. Do każdej imprezy masowej, mówię tutaj za siebie, bo nie wiem, jak podchodzą do tego inni kierownicy do spraw bezpieczeństwa imprez, do każdej imprezy podchodzę trochę inaczej, to znaczy każdą analizuję, kto występuje na takiej imprezie masowej, jacy będą fani. Proste jest, gdy jest jeden zespół, na przykład, jest biletowany. Wiadomo, że wchodzą tylko jego fani, nie są tam przypadkowi ludzie. Najgorzej jest, gdy jest łączone są koncerty, tak? I to jeszcze różne gatunki muzyczne. Wtedy na taką imprezę przychodzą różni fani. Nie zawsze się lubiący. Tak, czasami też przychodzą po to, żeby właśnie pokazać, że nie lubią tego artysty i zamierzają zrobić jakąś zadymę, mówiąc kolokwialnie. Tak, bo jest to impreza darmowa, więc można trochę wypić i przy okazji wykrzyczeć coś, co... I znieść te bariery. To się rzadko zdarza teraz już. Zapytam pana jeszcze o gwiazdorzenie. O gwiazdorzenie ludzi, którzy występują, artystów. Czy zdarzało się takie sytuacje, że na przykład ktoś mówi i pan musi też ochraniać i ktoś, jakaś artystka lub artysta mówi nie podpiszę tych autografów, wtedy emocje sięgają zenitu, ktoś znowu też pyta, artysta wychodzi szybko, tak, i pan musi reagować, bo pan jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają się. Znaczy to gwiazdorzenie artystów jest w coraz mniejszym stopniu aktualne, tak? Artyści podchodzą do swoich obowiązków rzetelnie, nazwijmy to, wiedzą, za co żyją i z czego żyją. Natomiast często reakcja gwiazdorzenia jest wymuszana przez fanów, przez tłum. Jeżeli do artysty podchodzi ktoś i daje mu brudną tackę po frytkach, gdzie jest jeszcze ketchup i prosi o autograf, to nie dziwmy się, że zmieścił albo pan pomiędzy ketchupem tak, to nie dziwmy się, że artysta powie nie, ja tego nie podpiszę, pan mnie nie szanuje, to nie może tak być. Tak jak mówiłem już wcześniej, były sytuacje, że do gwiazdy podchodziły osoby z pirackimi płytami i prosiły o autograf na pirackiej płycie. No jest to po prostu wymuszeniem reakcji artysty, tak? Ten artysta, jeżeli to podpisze, nigdy się tak nie zdarzyło, żeby to się nie obyło bez komentarza artysty, ale to jest później odbierane właśnie za gwiazdorzenie, tak? Bo gwiazda wielka nie podpisała mi, tak? No. A wcale to nie wygląda tak, jak nam się wydaje. Zapytam jeszcze, dlaczego zajął się pan show biznesem? Bo od ponad 20 lat, tak, w sumie ochrania pan imprezy show biznesowe, że tak się wyrażę, tak? No, może nie pracuję w show biznesie, tylko przy show biznesie, czyli przy imprezach. Nie wiem, no każdy lubi, robi to, co lubi. Zaczynałem 20 lat temu jako zwykły pracownik parkingu. Gdzieś tam pojechałem na imprezy masowe, spodobało mi się. Zacząłem się w tym po prostu dobrze czuć i tak to dalej leciało, tak? Być może, bo jesteśmy, proszę Państwa, na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, niedaleko szkoły muzycznej, a wiem, że Pan kiedyś miał długą przygodę ze szkołą muzyczną. Sześcioletnią, proszę o tym opowiedzieć. Tak, chodziłem tutaj właśnie niedaleko, tutaj do szkoły muzycznej, jako dzieciak. Grał pan na skrzypeczkach. I jak to się potoczyło, że w sumie później robił pan inne rzeczy? Zrezygnowałem z grania. A nie żałuje pan nigdy, jak pan patrzy na artystów i myśli sobie, o, mógłbym być trochę w innym miejscu przy tej scenie? Może nie w takim kontekście, bo moje miejsce mi bardzo odpowiada teraz, tak? Ale samo to, że się nauczyłem, a później to rzuciłem, tak, czasem żal. Żal, bo można było inaczej, ale chyba każdy w życiu tak ma, że czegoś żałuje. Dobrze, to zaraz poproszę o skrzypce i zagra pan coś na koniec. Niestety już by nie poszło. Nie poszło. Wydaje mi się, że na koniec dobrze byłoby, może to jest takie moje spostrzeżenie, ale wielu organizatorów imprez chyba z tym bezpieczeństwem, na bezpieczeństwie chce zaoszczędzić. Jak to wygląda? Niestety ma pan rację, to znaczy organizatorzy mają szereg przy organizacji imprezy mają szereg wymogów, które muszą spełnić, tak? I to bezpieczeństwo też jest w ich obowiązku. Natomiast na tym bezpieczeństwie się najbardziej niestety oszczędza. Zacznijmy od tego, że właśnie jesteśmy my, jako służby porządkowe, służby informacyjne, jesteśmy ich wizytówką. Pracujemy na ich rzecz. Ludzie przychodzący na imprezę tego organizatora pierwsze mają styczność właśnie ze służbami porządkowymi. My jesteśmy ich wizytówką, tak?
profesjonalizm, wygląd, schludność, ale to wszystko też kosztuje. To znaczy nie można zrobić czegoś tanio, a dobrze w tej kwestii. Bezpieczeństwo niestety ma swoją cenę. Żeby wynająć dobrych ludzi, żeby wynająć dobrych fachowców, to trzeba zapłacić. A na tym najbardziej się zaczyna oszczędzać, jeżeli się planuje imprezę. Jest to uwzględniane w kosztach imprezy na samym końcu. A powinno się według mnie zacząć od bezpieczeństwa, tak? Sezon się zaczyna, tak? Sezon na imprezy masowe. Życzę panu powodzenia we wszystkich poczynaniach i żeby po prostu było bezpiecznie. Naszym gościem był pan Ryszard Cięciała. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.